A o agresji wśród młodzieży także w dzisiejszej rozmowie dnia, a zaraz po tym kurierze. Zmieniamy temat. Ruszył nabór projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w gminie Lewin Brzeski. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 70 tysięcy złotych. Środki te mogą być wykorzystane zarówno na realizację mniejszych inwestycji, jak i projekty społeczne. Organizacja imprez okolicznościowych, remont drogi czy budowa infrastruktury kluczowej z perspektywy mieszkańca. To niektóre z zadań, które można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Były już trzy, w tej chwili czwarta edycja. Były i wydarzenia imprezowe, czyli na przykład w ubiegłym roku kino samochodowe na rynku w Lewinie Brzeskim. Dość spore zainteresowanie, był to wniosek młodzieżowej Rady Miejskiej, więc naprawdę no, przefantastyczny wniosek i wydarzenie. Wcześniej był na przykład piknik strażacki w Łosiowie. Imprezy okolicznościowe to nie wszystko, co udało się zrealizować. Istotny był też zakup sprzętu dla tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa już solonkowej. W tej chwili nic za bardzo, tak zresztą zaskoczony, jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski, ale zawsze bierzemy udział w tym i zawsze co roku korzystamy z tego budżetu. Jest to jakiś zasiłek dla yy, naszej gminy, dla yy, mieszkańców, zawsze coś za to można kupić. Tak, tak, głosowaliśmy. Jak Pani ocenia, jeżeli chodzi o te inwestycje, które zostały poczynione w ramach tego no, szczytu? Zostały tak poczynione trochę, ale te lodowisko tu jest niepotrzebne, bo to nie ma, bardzo małe korzyści były z tego. A uważa Pani, że można byłoby zgłosić jakąś inną inicjatywę, z taką jakby ma Pani ja jakiś tak, pomysł? Nie, na wioskach więcej, więcej, bo to po prostu młodzież nie ma rozrywek żadnych na wiosce, takie o siłownie, coś takiego. Budżet obywatelski po raz pierwszy w Polsce wprowadzono w Sopocie. Nieznacznie różni się w każdym samorządzie, nie tylko wysokością samego budżetu, ale też terminem przyjmowania i realizacji wniosków. Termin składania wniosków będzie 26 lutego tego roku, a około 11 marca będzie głosowanie, który projekt ma wygrać. Swój projekt może złożyć każdy mieszkaniec Lewina Brzeskiego. Jakub Supewski, Kurier Polski.